Nazywam się Alicja Ratuszna i jestem dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Znajdujemy się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Dyscyplinarnych w Chorzowie. Obiekt przepiękny, to został wybudowany całkowicie ze środków unijnych. W tym centrum znajdują się Instytuty Fizyki, Instytut Chemii i Instytut Nauki o Materiałach. I tutaj bardzo dobrze urządzonych, nowoczesnych pracowniach proponujemy naszym studentom, doktorantom zajęcia dydaktyczne, ale także w celach naukowych mogą prowadzić badania naukowe na poziomie światowym. Nazywam się Robert Kwapi, jestem studentem 4 roku fizyki medycznej. Najbardziej podoba mi się w studiach to, że są one interdyscyplinarne. Łączą zarówno metody fizyczne, samą fizykę, nawet teoretyczną, ale z metodami stosowanymi w biologii oraz medycynie. Mamy zajęcia nie tylko na uczelni, w laboratoriach, ale także w wielu miejscach na Śląsku, m.in. w centrum onkologicznym, w wielu szpitalach. Sam skończyłem specjalizację o profilu elektroradiologicznym. Potrafię wykonywać badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Jestem z kierunku biofizyka, specjalność, na której się uczę, jest to biofizyka molekularna. Jest to bardzo ciekawy kierunek studiów, łączą w sobie zarówno części teoretyczne, jak i bardzo dużo części praktycznej. W ramach zajęć przeprowadzamy na przykład ćwiczenia w szpitalach, w różnego rodzaju laboratoriach. Sama uczelnia umożliwiła mi staż, w zasadzie dwukrotny był to wyjazd zagraniczny w londyńskich placówkach. Sam pobyt w takiej placówce uświadomił mi wiele rzeczy, między innymi to, że cały sprzęt, którego używamy na uczelni, jest to ten sam sprzęt, który występuje w renomowanych instytutach na całym świecie. Tu w Chorzowie mieści się Laboratorium Fizyki Powierzchni, w którym mam przyjemność pracować. W tym laboratorium znajduje się unikalna aparatura badawcza klasy światowej. Na tej aparaturze wykonujemy badania naukowe, ale również tutaj kształcimy studentów studiów magisterskich, w tym studiów polsko-francuskich z nanofizyki i materiałów mezoskopowych. W ostatnich latach te studia nabrały nowego impetu dzięki projektowi PIN, Partnerstwo Informatyka Nanofizyka, który pozwolił nam na rozwinięcie tych studiów, a także na sfinansowanie pobytów studentów polskich we Francji, a francuskich tutaj u nas w Chorzowie. Dzień dobry, jestem Clément, jestem Francuzem, Universitetu w Le Mans. Bonjour, je m'appelle Fanon, je viens de l'Université du Maine. Hi, I'm Stefan from the University of Le Mans. Nanotechnologia jest jedną z najbardziej rozwijających się obecnie dziedzin wiedzy. W naszym centrum kształcimy studentów w tym kierunku. Dzięki współpracy z firmami wykorzystującymi nanotechnologię, nasi studenci zdobywają również praktyczną wiedzę. A to jest pierwszy krok na drodze ich przyszłej kariery. Inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego została z dużym aplauzem powitana w naszej firmie, gdyż mamy w tej chwili możliwość oferowania praktyk, staży i to jest obopólny interes nie tylko naszej firmy, ale wygrany jest właśnie student, który kończy studia na uniwersytecie, mający automatycznie zagwarantowaną pracę w dobrej, stabilnej, przyszłościowej, technologicznej i nowoczesnej firmie. Fizyka medyczna jako studia nie tylko dają nam możliwość nauki teoretycznej oraz praktycznej w jednostkach specjalistycznych, ale również organizują nam staże krajowe oraz zagraniczne. Ja osobiście brałam udział w stażu krajowym, co umożliwiło mi podjęcie dalszej współpracy z pracodawcą. Uważam, że jest to ogromna pomoc dla studentów, którzy poszukują pracy podczas studiowania, jak i również po zakończeniu studiów. Umożliwia nam to zdobywanie doświadczenia w karierze zawodowej. Nazywam się Marcin Kostur, jestem szefem grupy koordynującej rozwój kierunku informatyka stosowana na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Informatyka stosowana jest kierunkiem, który promuje język Python jako główny język programowania. Dewiza informatyki stosowanej jest learning by doing, czyli nauka przez eksperymentowanie, nauka przez zabawę. Jednym z aspektów takiej nauki jest programowanie robotów. Student będzie mógł uruchomić robota, który będzie wykonywał program przez niego napisany i ruch tego robota będzie odpowiadał temu, czy ten program działa dobrze, czy źle. Powiem tak, ja sam chciałbym być studentem na kierunku informatyka stosowana.